Dzień dobry, Kociakwik. Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj będziemy spożywać. Będziemy spożywać alkohol. Piwo. Butelkę kupiłem na fali entuzjazmu wynikającej z otwarcia ponownego lokali gastronomicznych. Jest! Wracam do pracy! W końcu jest co robić. No i żeby to uczcić, taki oto trunek został nabyty. I chcemy to piwo wypić z wami. Wy nie będziecie go próbować, ale możecie popatrzeć, jak my pijemy. Możecie sobie zwizualizować na podstawie naszych przemyśleń, naszych... No dobra. Nie, chodzi ogólnie rzecz biorąc o to, że chcemy porozmawiać o tym, czy warto tyle wydawać na piwo. Tyle powiedzieliśmy ile? Naklejka, którą przed chwilą zdjęliśmy, mówiła 220. Czy warto płacić 220 zł za piwo? Oczywiście wiemy, że warto. Zobaczymy, czy na tej butelce potwierdzimy nasze przemyślenia. No właśnie, bo czasami jest tak, że kupujemy coś drugiego, a potem się okazuje, że kurczę, no nie było warto. Pamiętasz, jak zapłaciliśmy za IP z Treehouse'a 100 zł za puszkę? Była dobra. Była dobra, ale nie aż tak. Ale kosztującym mniej niż połowę tego IP świeże z Brew by Numbers nie były gorsze. Nawet mniej niż połowę. 1/4. No tak. No dobra. Zajmij się zdejmowaniem laku. Można by jeszcze powiedzieć, co to w ogóle jest za piwo, z jakiego browaru. Jest to browar 50-50 z Kalifornii. Piwo nazywa się Eclipse i co roku wypuszczają wersje leżakowane w różnych beczkach, które można odróżnić po wosku, po kolorze wosku. I tutaj leżakowało... To jest Balmead. To jest bourbon z Kentucky. Bourbon z Kentucky. Dobra. I leżakował minimum 180 dni. Przyzwoicie. O samym piwie na etykiecie można się dowiedzieć, że jest ważone z dodatkiem miodu. Ale raczej nie będzie to łomża miodowa. Oby. Ale byłaby niespodzianka. A, i rocznik 2017. No dobra. Jest czarne. Tak, jest praktycznie nieprzejrzyste. No ale w takiej objętości byśmy nawet nie zauważyli. No, imperialny stał, no jest okej. Jest bourbon, dużo wanilii, trochę kokosa, jest czekolada gorzka, trochę takiej paloności mocnej. Znaczy w ogóle dominuje jakoś czekolada. Ale są też owoce. Owoce takie błękające do tlenienia. Jakieś czerwone owoce. Jest trochę wiśni takich suszonych. Śliwki może odrobinę. No ta pumpernikla. To jest w ogóle ciekawe, że ludzie tak sobie siedzą i wymyślają, co będzie pasowało. O, jeszcze powiem to. Nikt nie będzie czepiał. Czyli nigiri z dodatkiem wakame? Czuję rikitiki z dodatkiem łubudubu. Jest bardzo kawowe. Tak. Raczej wytrawne. No nie jest to pastry stout. To jest to raczej taki oldschoolowy, klasyczny nowofalowy ris. Oldschoolowy, nowofalowy. To już ma sens. To już... Piwna rewolucja jest na tyle długo, że to już zaczyna mieć sens. Jest w ogóle też bardzo gęsty, taki oblepiający wręcz od środka. W zapachu w ogóle jest też sporo karmelu. Albo takiej krówki, coś tego typu. Czyli diacetyl? Nie, właśnie nie w stronę diacetylu, tylko bardziej masa krówkowa. Mhm. Goryczka jest. Jest też taka palona. Jest takie łączące się z nią takie gryzienie od alkoholu. Znaczy nie też, że alkohol jest ewidentny, tylko jest taki... A alkohol na pewno nie jest ewidentny. Jest tak dość... Znaczy jest bardziej wyczuwalny jako rozgrzewanie. Takie może delikatne podgryzanie. Alkohol czasami potrafi być troszeczkę gryzący. No tutaj jest, ale nie w sposób nieprzyjemny. Tylko taki... godny. I co?
Warto? 220 zł? Myślę, że nie. O, właśnie. Właśnie byłam ciekawa. No właśnie, za też kwotę... nie jestem pewna. No myślę, że można kupić spokojnie za 1/4 tej ceny. Pół litrowy, więc to jest dobre, to jest większa butelka. Ale... Można. Można, no. Ocena na Antapcie tego to jest 4,26. Mhm. Do porównania najlepiej oceny polskie piwo mają 4,15. Mhm. Czyli zdecydowanie lepsze niż wszystko, co jest w Polsce, ale może chyba jednak nie końca. Ja mam wrażenie, że tutaj są nuty starzenia i to nie do końca takie, które powinny tutaj być. Dobrze, te... nie ma mokrego kartonu. Nie ma mokrego kartonu, oczywiście, że nie. Natomiast dżemorek, taka owocowość kojarząca mi się właśnie z takim starym porterem bałtyckim. Jest w tym trochę rzeczywiście ze starych porterów bałtyckich, które piliśmy. Ale przynajmniej, o, piwo ma 3 lata, więc no jest tak bardzo stare. Oczywiście ono jest bardzo smaczne. Jest bardzo smaczne. Nie można mu tego odmówić. Ale mam wrażenie, że już nie tak dawno piłem coś porównywalnego przynajmniej. No właśnie. Czyli znowu nam troszeczkę nie wyszło nagranie, biorąc pod uwagę koncepcję, bo chcieliśmy was namawiać do tego, żeby wydawać więcej na piwa, a to tak... Nie wolno tak mówić, bo przyjdzie pan z Parpy i powie no. Nie, ja nie mówię, żeby kupować więcej piw, tylko żeby wydawać więcej na pojedyncze piwa, czyli pić mniej, czyli pani z Parpy już teraz, pani z Parpy powie, tak, kupujcie drogie piwo. Zresztą Parpa przecież jest za tym, żeby podnosić ceny piwa. Jak najbardziej. Do 220 za butelkę. Wszystko tutaj robimy zgodnie z naukami Parpy. W sumie tak. Natomiast może powiedzmy, że nie jest to reguła, to piwo. Bo nie. Najczęściej jednak piwo, które kosztuje więcej z jakiegoś powodu. No piwo nie może być tanie, bo tak, jest mały browar. Bardzo mała produkcja. Tych wersji jest naprawdę niewiele. Więc już w USA to piwo jest drogie. Więc pewnie bierze jeden importer, wysyła do Europy. Tam je kolejny przyjmuje i cykl importerowy takiego piwa potrafi być nawet 3 pośredników, 4 pewnie. Może być oczywiście czasem mniej, no ale różnie to bywa. No i każdy dorzuca coś od siebie i cena na półce jest jaka jest. Poza tym to jest dobro luksusowe. Oczywiście. Ono nie może być tanie. Nawet gdyby dało się je zrobić tanio, to ono nie mogłoby być tanie, bo to by zaburzyło cały porządek świata. Powiem więcej. Nie ma żadnego powodu, dla którego piwo miałoby być tanie. W ogóle. A takie zwłaszcza. Czy jest to sztos, który musi być drogi? Znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby sztosy były drogie, jak już ustaliliśmy przed chwilą. Ja nie mam nic przeciwko też temu, żeby nie sztosy były drogie, pod warunkiem, że są też dostępne piwa, które są w innych cenach i mogę sobie wybierać. Natomiast czy to jest piwo, które jest warte 220 zł? Tak. Paradoksalnie powiem, że tak. Tak? Tak. Dlaczego? Niekoniecznie dlatego, że jest dobra na 220 zł, bo nie jest. Ale dla doświadczenia. Myślę, że warto spróbować piwa, które ma tak wysoką ocenę na Antapcie chociażby, po to, żeby gdzieś tam zdobyć doświadczenie kolejne. Oczywiście, to jak najbardziej. Żeby mieć rozeznanie w rynku, żeby wiedzieć, co robi ten browar, jakie są te piwa, czego się po nich spodziewać. Oczywiście wiadomo, że jedno piwo nie oznacza, że wszystkie będą podobne, że będą miały podobny poziom. Natomiast jest to bardzo, bardzo wartościowe. A jeżeli chodzi o jakość, no to nie. Szczerze mówiąc, nawet KBS-a bym chętniej chyba wypiła. Myślę, że jakościowo mógłby być lepszy, a jest sporo tańszy. No KBS i CBS. No. Mój w KBS-ie się bardzo podoba, że on jest taki naprawdę solidnie gorzki. Tam jest kawowość i goryczka jest taka naprawdę mocna. Wciąż to jest bardzo dobre piwo. Bardzo, bardzo dobre piwo.
Oczywiście ja tylko rzuciłam przykład, bo możemy też spojrzeć na polskie podwórko. Nawet amerykańskie rysy, które parę razy piliśmy, bywały lepsze za znacznie mniejsze pieniądze. Na przykład, pamiętasz Churchill's Finest Hour? Mhm. No to już parę lat temu piliśmy. Mhm. Super było. Piliśmy różne amerykańskie rysy. Więcej niż trzy. Więcej. Czemu akurat trzy? Nie wiem, tak mi przyszła do głowy taka liczba, bo wiesz, czasami to jest tak, że ktoś powie, piłem więcej niż jednego amerykańskiego risa, ma na myśli dwa na przykład, no to my piliśmy zdecydowanie więcej niż kilka takich amerykańskich risów, wiele ich piliśmy. No i sporo było lepsze niż ten. Mhm. I o wiele tańsze. Także tak, uważam, że zdecydowanie warto wydać 220 zł na to piwo po to, żeby się przekonać. A jeżeli nie macie 220 zł na piwo, to ich nie wydawajcie na piwo. To możecie kupić Prairie Bomb za... O, też dobry wybór. Parę dziesiąt złotych. Oczywiście butelka jest o połowę mniejsza niż ta. No. Ale i tak wychodzi dwa razy lepsze. No, z 50-60 zł pewnie za butelkę. Chyba tak. W KBS, CBS... Też 30 parę do 40 paru może w sklepach. Oczywiście wszystko zależy od tego, na ile zależy wam na próbowaniu nowych piw zagranicznych, ciemnych, mocnych. Mm. Tak, jeżeli macie taką możliwość, to takie piwa kupować na spółę na 6 osób. Mm-hmm. No to jest pojemność chyba 650 ml. Więc na 6-7 osób, jak najbardziej, wtedy nikogo aż tak bardzo ta kwota nie zaboli, każdy sobie spróbuje, wszyscy będą zadowoleni. Mhm. Albo próbujcie na festiwalach, ale to też nie zawsze są dostępne takie piwa akurat. No chyba, że na festiwalach w celu One More Beer Festival. Coraz bardziej mi tutaj wychodzi uznanie. Czyli mówisz, że warto było 220 zł wydać na to piwo? Jak sobie przeliczę, ile kosztuje jeden łyk. Nie mam z tym problemu. No. Wydane, doświadczenie nowe jest. Ale mówisz to jednak z takim lekkim żalem. No liczyłem ja na to, że piwo za taką kwotę wyrwie mnie z kapci. A nie wyrwie, bo nie mam kapci. Nie wyrwało. Prawdopodobnie jakbym wydał połowę tej kwoty, to bylibyśmy... Może nawet bardziej zadowoleni z efektu, no ale... Gdybyś wydał całe 220 na piwa z Brubay Numbers, to ja bym była bardzo zadowolona. Ile wydaliście najwięcej na piwo i czy ten wydatek spełnił wasze oczekiwania? Czy to jest może też tak troszeczkę, że kupujecie drogie piwo i od razu spodziewacie się po nim niesamowitych doznań, więc znajdujecie te doznania? Wiesz, o co chodzi? Czy potraficie być krytycznie obiektywni, tak jak my? To jest nasz bidulek, ma kołnierzyk, nie jest zachwycony tym, ale to sobie radzi, jest dzielny kotek. Jest dzielnym kotkiem. I teraz będziemy go głaskać. Tak. I dlatego widzimy się. Za czas jakiś. Rozlewasz piwo. Chcę przeliczyć, ile to było mililitrów i ile ta plama kosztowała. Jeżeli wylałam na przykład całe Imperium Brunum. A wylałaś? Wylałaś całe Imperium Prunum? Tak? Nie, co to oczywiście, no właśnie, że nie.